Lucjan Babczyk, dzień dobry, dobry wieczór, witam na moim kanale. Słyszycie to, co się dzieje dookoła? Jak na jakimś jarmarku. Na dzień 31 marca zapowiadała się bardzo ładna pogoda. Dużo słońca, delikatny wiatr, wiatr z południa, a więc wszystko przemawiało za tym, aby wybrać się na moją miejscówkę do Turawy. Z Opola wyjeżdżałem, gdy było jeszcze ciemno. Po drodze na polach mgła. I to właśnie był początek mojego spotkania w tym dniu. Wiedziałem, że za tą mgłą odległości dość dużej od drogi są schowane sarenki. Kołem okiem nie było ich widać. Gdy stanąłem, wziąłem lornetkę, to zobaczyłem. Czasem zobaczyłem, że słońce jest coraz wyżej nad horyzontem, sarny są coraz lepiej oświetlone. One też zobaczyły, że ja jestem, ja robię zdjęcia, zaczęły się niepokoić. Schowały się za krzaczkami. Myślałem, że nie będą widoczne za tymi patykami. No i tak skończyłem w tym miejscu fotografowanie. Pojechałem dalej w stronę mojego ostatecznego celu. Po drodze zatrzymałem się nad Średnim Jeziorem Turawskim, gdzie usłyszałem z samochodu, przejeżdżając z samochodu, usłyszałem, że walczą ze sobą łabędzie o swoje miejsce, o swoje gniazda. Tam zrobiłem też parę zdjęć, a potem już pojechałem na moją ostateczną miejscówkę. Thank you.
znalazłem się na miejscu, które sobie z góry zaplanowałem. Była super pogoda, słoneczko na odpowiedniej wysokości, wiatr z tyłu południowy, a przede mną panorama piękna. Teraz trzeba było wziąć lornetkę, poszukać gdzie, co, gdzie można coś filmować. I tak zaczęła się ta historia, która jest podstawowym obrazem tego filmu. Prawdę mówiąc, to miałem problem z tym, nad którym obrazem się skupić. Czy to, co się dzieje nad wodą, czy to, co się dzieje w powietrzu nade mną. W pewnym momencie z tyłu zobaczyłem, właściwie to usłyszałem, szum skrzydeł. Okazało się, że przylatywały żurawie.
o tym, usłyszałem z tyłu jakieś gęganie. Obracam się, zaglądam, a tam w polu pełno, całe stada gęsi. Gęsi sobie spokojnie jadły, brzuchy im rosły, co widziałem na zdjęciach, jakie to są grubaski. Z czasem się najadły, usiadły sobie i chyba poszły w drzemkę. A ja się zebrałem i pojechałem do domu. Subskrybuj moje filmy i oglądaj do końca.